Siemano, siemano, siemano! Z Zakolników TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj znowu kolejny pojedynek. Tym razem to będzie Bev vs Tyler. O tak, to będzie dosyć ciekawy pojedynek, ponieważ mamy tu postać, która była pod nóżkiem Heather w pierwszym sezonie do pewnego momentu. I mamy z drugiej strony Tylera, atletę, można powiedzieć, który jest wysportowanym człowiekiem, który zarywał do Lindsay i potem się okazało, że no sami wiecie, że nawet ona sama nie rozpoznawała jego imienia i to dosłownie, ale na sam początek zajmijmy się Bev. Bev jest to postać, która no, jest spokojną, taką miłą dziewczyną, dosyć naiwną. W pierwszym sezonie, powiedzmy sobie szczerze, miała pecha, bo raz, że znęcała się nad nią Heather, wiecie, była z nią w tym pseudosojuszu, który tak na dobrą sprawę polegał na tym, że Bev była wykorzystywana przez Heather do różnych, można powiedzieć, jej celów. Jak to wyglądało? No niezbyt przyjemnie dla Bev, ale w ósmym odcinku się jej sprzeciwiła i coś się okazało, to, że Heather no jest po prostu fałszywa i wszystkich wykorzystywała, więc tutaj Bev nie chciała zbytnio już bawić się w sojusze z Heather, ale na domiar złego jeszcze coś się złego wydarzyło tutaj, to, że Bev zabrała pewną figurkę z Wyspy Kości, która przynosi pecha na danego użytkownika, który ją posiada, ale że wiadomo, Bev trzymała tą figurkę w domu, to przy okazji cała drużyna miała pecha. A bardziej ona przynosiła pecha całej drużynie, bo tutaj nosiciel tej figurki miał pecha. I coś, co za tym idzie, Bev potem niedaleko po praktycznie 2-3 odcinki po tym, jak zdobyła tą figurkę, znaczy zabrała ją ze spłykości, po prostu odpadła z programu. No cóż, smutna sprawa, ale troszeczkę szkoda, bo naprawdę, powiem wam szczerze, Bev w pierwszym sezonie jako postać naprawdę była spoko. Nawet z nią wątki były dosyć ciekawe, tylko jedyne co mi przeszkadzało to, że dosyć późno się Heather postawiła i potem dopiero się starała jakoś to wszystko odbudować, ale przez swoją troszeczkę głupotę i przez to, że zabrała figurkę z wiadomo jakiej wyspy, stało się to, co się stało. Natomiast w drugim sezonie, no Bev zajebiście grała. Bardzo dobrze sobie radziła w zadaniach do samego końca i nawet jeden z zakończeń planu totalnej porażki wygrała. I co jest ciekawe, to, że no dosłownie z każdym się w miarę dogadywała, jeszcze tam był jakiś tam wątek z jej chłopakiem, którego tam nikt jej nie wierzy, że ma, potem się okazało, że ona ma chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, że Bev w drugim sezonie, no coś pięknego, jeśli chodzi o rywalizację z innymi uczestnikami. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak ta postać ewoluowała z takiego podnóżka typowego Heather. Postać, która umie postawić na swoim i wie, czego chce. Może wiadomo, nie stawiała się każdemu i tak dalej, ale na pewno nie była postać uległą w drugim sezonie. Wiedziała, czego chce, wiedziała, jak sobie radzi w zadaniach. I to mi się akurat w drugim sezonie w Bev bardzo podobało i dzięki temu mi się wydaje, że tak daleko też dotarła. A teraz przejdźmy do Tylera. Tyler, szczerze, w pierwszym sezonie fight łapa totalny i tak dalej. Miał swoje talenty, był nawet całkiem zabawną, humorystyczną postacią, bo niejednokrotnie mnie Tyler rozśmieszył, ale coś poza tym, czy był fajny i tak dalej, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno wątek z nią i Lindsay był dosyć ciekawy, że oni się tam sobie podkokiwali i tak dalej, to było coś ciekawego, bo pamiętam, że Heather zabraniała Lindsay się spotykać z Tylerem, ponieważ no nie wchodzi w skład sojuszu i wiadomo, o co mniej więcej chodzi. Natomiast Tyler, no dosyć ciekawa postać na pewno, ale niestety no, był strasznie fajtłapowaty i jeszcze ta dziwna fobia do kurczaków, że się kurczaków strasznie bał, to takie trochę było, powiedzmy sobie, komiczne, ale mogę powiedzieć prosto, każdy ma jakieś tam swoje fobie, więc się tutaj z tego akurat nie śmieję, ale no w pierwszym sezonie no Tyler niezbyt się wykazał i tutaj mogę powiedzieć, że no co? No ciekawy pomysł na postać, ale niewykorzystany potencjał, tak mogę opisać Tylera w pierwszym sezonie.
drugim go praktycznie nie było, był tylko jako gość podsumowania, więc tutaj bym się nawet nie rozwodził za bardzo na jego temat. W trzecim sezonie natomiast Tyler radził sobie tam w miarę, dotarł aż do połowy praktycznie sezonu, do odcinka 15, który się dział w strefie 51, więc sobie tutaj dobrze nawet radził, ale tutaj miał dosyć taki wielki cios od Lindsay, ponieważ ona nawet nie rozpoznawała w tym sezonie jego imienia, co jest dla mnie naprawdę wielkim absurdem, co się tam w ogóle wydarzyło w scenariuszu totalnej porażki w trasie, jeśli chodzi o Lindsay i tego Tylera, ale dobra, tam mniejsza, ale tak patrząc na niego, jak sobie radził w trzecim sezonie, omijając tam jego relacje, no radził sobie całkiem okej. Aczkolwiek nie radzi sobie na tyle dobrze, żeby zajść jakoś mocno daleko i tak moim zdaniem poradzi sobie dużo lepiej i rozwinięto w miarę tą postać. I tutaj mogę powiedzieć, że w końcu Tyler pokazał, co jest w stanie zrobić, jak się skupi na zadaniu, aczkolwiek wiadomo, dalej się potykał na swoich błędach i różnie to po prostu wyglądało. Raz było lepiej, raz było po prostu moim zdaniem dużo gorzej. Ale jakbym miał tak podsumować i przejść do meritum, jakby te dwie postacie miały ze sobą rywalizować, czyli Bev i Tyler, szczerze, Bev versus Tyler, jakby to wyglądało, moim zdaniem Bev by radziła sobie poniekąd nawet lepiej niż Tyler, bo Tyler jednak często potrafił się tak jakby, wiadomo, popełnić dużo błędów i nie uczy się na własnych błędach, natomiast Bev w drugim sezonie pokazała, że umie sobie radzić w każdym rodzaju zadań, dosłownie umie sobie poradzić, czy to fizyczne, czy tam nie fizyczne. Może tam miała swoje problemy, ale jakoś tam w miarę sobie radziła, a Tyler, no to Tyler jest taką postacią, która jest mocno ciapowata, jest taką pierdołą, więc tutaj niejednoznacznie ciężko jest mi ocenić, jakby sobie Tyler tutaj poradził, naprawdę. Jak szanuję Tylera jako taką postać typowo humorystyczną, bo tak go zawsze traktowałem w tej serialu, tak szczerze mogę powiedzieć z ręką na sercu, że tutaj jakbym miał dojść do finału typowo fizycznego wyzwania, to mi się wydaje, że Bev dałaby chyba prędzej radę niż Tyler, bo Tyler, nie wiem, różnie z Tylerem bywał, raz sobie radził, raz sobie kompletnie nie radzi. Tu ciężko jest mi powiedzieć, jakby to mogło wyglądać w konkretnym danym odcinku i konkretnym finale. W zależności od zadania mogło być tak, że albo Bev by poległa, albo Tyler, ale bardziej stawiam na Bev, bo Bev jest bardziej, było widać po niej po drugim sezonie, że jest bardziej zdeterminowana, jeśli chodzi o wygraną. Tyler tak bardziej mi się wydaje, z tego co widziałem i z tego co ja pamiętam, analizując każdy odcinek po kolei z nim, mogę powiedzieć, że łatwiej się poddaje niż Bev i tutaj jest na jego wielką niekorzyść. W mojej przynajmniej opinii to jest na jego wielką niekorzyść, więc na kogo ja stawiam? No oczywiście, że stawiam na Bev. Tyler niestety tutaj w moim, powiedzmy, podsumowaniu w filmie przegrywa. A jak u was to, moi drodzy, wygląda? Dajcie znać w komentarzach, ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, cześć, na razie.